Panie dyrektorze, dużo mówi się o szczepieniach przeciwko grypie, przeciwko pneumokokom, stosunkowo niewiele mówi się o półpaścu. Dla kogo właściwie ta szczepionka jest przeznaczona? Szanowni Państwo, szanowna Pani redaktor, faktycznie o półpaścu dopiero zaczynamy mówić od tego roku, to jest rok przełomowy, ponieważ od tego roku szczepionka przeciwko półpaścowi jest dostępna na polskim rynku, podobnie jak w kilkudziesięciu rynkach na całym świecie. Kto powinien się szczepić? Wskazanie: pacjenci powyżej 50 roku życia oraz pacjenci powyżej 18 roku życia, którzy są pacjentami immunosupresyjnymi, czyli tymi, którzy mają osłabioną odporność. A wiadomo, że im jesteśmy starsi, tym nasza odporność spada, więc warto wspomóc tą odporność po to, żeby w zdrowiu i w dobrej kondycji żyć jeszcze dłużej. I teraz bardzo istotne jest to, że ci wszyscy, którzy przechorowali ospę wietrzną w dzieciństwie, ja na przykład, to są osoby, które mają już tego wirusa w sobie. On jest zachowany w formie uśpionej w komórkach nerwowych. On się może aktywować w sytuacji, kiedy mamy spadek odporności, żeby uniknąć powikłań takich jak neuralgia popółpaścowa w postaci ocznej, kiedy może dojść nawet do uszkodzenia rogówki, uszkodzenia wzroku czy usznej, czy neuralgii bólowej. Warto się szczepić. Szczepionka ma skuteczność całkowitą powyżej 98,7%, więc jest jednym z najbardziej innowacyjnych rozwiązań w tym obszarze dostępnych obecnie. A wiadomo, lepiej zapobiegać niż się leczyć. Coraz więcej w tej chwili mówi się o kalendarzu szczepień dla dorosłych. Czy taka szczepionka powinna się znaleźć w takim właśnie kalendarzu? Powiem wprost, bo na takiej gali jesteśmy, zdecydowanie tak. Dużo mówimy w ostatnich latach o szczepieniach dla dzieci, ale nie możemy zapominać, że my jako dorośli również powinniśmy się szczepić. I sytuacja epidemiczna z COVID-em pokazała, jak ważne jest zaszczepienie maksymalnie dużej ilości pacjentów. I w tym przypadku ja głęboko namawiam moich rodziców, dziadków do tego, żeby się szczepili, mając na uwadze właśnie szczepienia dla dorosłych, niezależnie od wieku, bo wiadomo, w tych starszych grupach mamy szczepienia przeciwko półpaścowi RSV, w tych młodszych grupach, jak Pani redaktor wspomniała, jest i grypa, i pneumokoki, warto się szczepić. Wracając jeszcze do półpaścia, ta szczepionka jest też bardzo ważna dla, na przykład dla pacjentów hemato-onkologicznych. Tak, dla wszystkich pacjentów immunosupresyjnych, czyli onkologicznych, hemato-onkologicznych, pacjentów, którzy czekają na przeszczep, oraz osób, które chorują na HIV-AIDS. To są wszystkie te grupy pacjentów, które mają osłabioną odporność. Jestem głęboko przekonany, że wspólnie z Ministerstwem Zdrowia, z instytucjami publicznymi znajdziemy rozwiązanie, aby jak największa grupa pacjentów miała dostęp do tej innowacyjnej szczepionki. Właśnie, dostępność. W tej chwili niektóre szczepionki są już na listach leków bezpłatnych albo na listach leków refundowanych. Czy jest taka szansa, czy będziecie się starać o to, żeby była na takich listach? Faktycznie Ministerstwo Zdrowia podjęło przełomową decyzję, żeby szczepienia umieścić na liście minus 18 i plus 65, czyli ta bariera kosztowa jest coraz mniejsza. Oczywiście, że będziemy się starać. Jestem przekonany, że wspólnie z Ministerstwem Zdrowia znajdziemy optymalne rozwiązanie nie tylko dla pacjentów immunosupresyjnych, ale również pacjentów powyżej 65 roku życia, tak żeby oni mieli dostępność tej szczepionki, żeby bariera kosztowa nie była tą, która jest tą pierwszą, z którą najtrudniej zmierzyć się naszym pacjentom. Nagroda Innowator dla GSK za szczepionkę przeciwko półpaścowi pokazuje też rolę szczepień ochronnych coraz większą w systemie ochrony zdrowia. Czy to dlatego GSK tak stara się o kolejne nowe szczepienia? Szanowni Państwo, Panie redaktor, staramy się zapobiegać, a nie leczyć, tylko oczywiście szczepienia są bardzo dynamicznym obszarem rozwoju w naszej firmie. Oprócz tego mamy już również inne obszary terapeutyczne, natomiast ten jest wyjątkowy, bo wydaje się, że właśnie w epoce post-covidowej to jest ten moment, kiedy jesteśmy w stanie zwiększać świadomość dotyczącą szczepień, zwiększać zaufanie do tych szczepień i inwestować w rozwój tych szczepień. Ja jestem bardzo dumny, że moja firma, łącząc naukę, technologię utalentowanych ludzi, jest w stanie właśnie odkrywać coraz to nowe szczepienia i udostępniać je pacjentom na całym świecie.